Dzień dobry, witajcie. Aktualizacja 0.11.8 zbliża się na serwery. Rocznica World of Warships, czyli zrzucanie gwiazdeczek z okrętów, nadpływa pełną prędkością. Niestety dostępny będzie dopiero od 16 września. Standardowo omówimy sobie, co tam ciekawego w aktualizacji, więc nie przeciągając, oczywiście rocznica, dokładnie 7 World of Warships, urodziny, zrzucanie gwiazdeczek, okolicznościowych prezentów zacznie się od 16 września. Niestety nie jako, że od razu z aktualizacją, tylko 16, bo bodajże 17 są urodziny dokładnie World of Warships, jak dobrze pamiętam. W każdym razie będą nowe zasady. Jeżeli posiadacie co najmniej 100 okrętów, będziecie mogli zdobywać standardowe prezenty za bitwę z toczoną okrętem i dodatkowe prezenty z okrętów w waszym porcie. Nie możecie otrzymać prezentu z tego samego okrętu po raz drugi. Bez wejścia do bitwy możecie otrzymać dodatkowe prezenty z dowolnego jednego okrętu, co najmniej 5 tieru, bla bla bla. O co chodzi? O to chodzi, że w zależności od tego, ile mamy okrętów w bitwie, nie w bitwie, tylko w porcie, i ile zdobędziemy bazowego expa w tej bitwie, to będziemy mogli jakby zrzucić gwiazdkę nie tylko z jednego okrętu, tylko więcej. No i tam możemy do chyba plus 5 czy 6 okrętów z jednej bitwy, jeżeli wyciągnie tam chyba 1200 bazowego. Będzie o tym dokładnie też opisane, elegancko. Liczba otrzymanych przez was prezentów po bitwie zależy od liczby okrętów, jakie posiadacie w swoim porcie. Dokładnie liczby zdobytych podstawowych expa w bitwie. Przykładowo grać z flotą w porcie przekraczającą 300 okrętów będzie mógł zdobyć aż 4 prezenty z jednej bitwy. Jeden za wejście do bitwy okrętem i 3 za skuteczne działanie w bitwie. Czyli nie trzeba będzie można sobie pograć i nie trzeba będzie jakoś hardkorowo, wiecie, grać koopów, żeby po tej jednej gwiazdce, jeżeli ktoś ma bardzo dużo okrętów w porcie, to nie będzie musiał jakoś super. W sumie tu jest cała ta tabelka pokazująca co dokładnie, czyli 1000, żeby zbić 5, to trzeba będzie zrobić, mieć 500 okrętów plus i zbić co najmniej 1200 bazowego w bitwie, więc no wiadomo, że to na randomach jest nieosiągalne 1200, ale wydaje mi się, że tak koopy będą jedną z tych szybszych opcji na zdobycie. W sumie łącznie możemy 6, bo mamy jeden swój ten i plus 5 dodatkowo możemy, ale w sumie jakby parę bitew wyszło, 1200 bazowego w sumie na randomach nie jest jakoś super, więc pewnie ja w moim przypadku zrobię tak, że dziesiątki zbiję na koopach najszybciej, żeby uzbierać super kontenery na materiał, a resztę będę sobie gdzieś tam wbijał i tych gwiazd gdzieś tam będą wpadać. Jeżeli chodzi o to, co będzie dostępne za ten, no to okręty 5 i 7 tieru będą po kontenerze specjalne premie, po 8 i 9 będą specjalne premie i kontener rzadkie premie, a dziesiątki i super kontenery będzie po super kontenerze. Przypominam, że w tamtym roku było tak, że za 8 był jeden kontener prezent, za 9 były dwa kontenery prezent, a za 5 do 7 były te kamorocznicowe, czyli jakoś tak. No a za 10 były oczywiście super kontenery, tak było na urodziny, tak przypominam, tylko żeby się komuś to pomieszało ze świętami i węglem, ewentualnie stalą. Zawartość, jeżeli chodzi o kontenery premie, no to kontener specjalny premie zawiera 5 premii ekonomicznych drugiego poziomu, jednego z następujących typów kredyty, expy i tak dalej, a rzadkie to trzeciego poziomu też kredyty i tak dalej, w zależności od tego, który zrzucimy, no to za 9 te będzie ten kontener rzadkie, a za resztę będzie za 8 będzie specjalny premie, także trochę boostów idzie nałapać. Oczywiście kolejna kolekcja, jak co roku, tym razem 7 mórz, kolekcja do uzbierania, za który będzie nagroda za stronę kolekcji po jeden dzień premium, a za nagrodę za cały pakiet bonusowy dla okrętu 7 tieru, czyli będziemy mogli sobie wybrać dowolny okręt 7 tieru i wrzucić mu pakiet premki, będzie on tam miał trochę więcej opcji do zbierania. Kolekcja składa się z 4 stron, po 4 elementy, kurs wymiany duplikatów 1-1, po otwarciu 16 kontenerów macie zagwarantowane zebranie całej kolekcji. Więc fajnie. Okręty w natarciu. Dodajemy okręty w natarciu inspirowane klasyczną grą do World of Warships. Tymczasem tryb będzie dostępny w trakcie aktualizacji. Zdobywajcie karty natarcia za wypełnianie misji bojowych. Walcie przeciwko AI i zdobywajcie żetony obliczowe. Tak, te standardowe okręty w stylu A7 i tak dalej, będziemy sobie strzelać, zbierać żetony jubileuszowe, na które będziemy mogli wymieniać na pakiety okrętów i stałe premie ekonomiczne, kontenery, kredyty i tak dalej. Lecimy dalej. Przeprojektowane operacje. Nareszcie zapowiadali i w końcu się za to wzięli. Zmiany w operacjach. Teraz operacje będą trochę bardziej przyjazne, nazwijmy to. W skrócie, możemy wejść do bitwy okrętami 6 i 8 poziomu w dowolnej operacji. Usunięto ten 30-minutowe ograniczenie dotyczące pewnego wejścia do bitwy tym samym okrętem. Do tej pory, jeżeli chcielibyśmy grać cały czas tym samym, no to trzeba było go tam naprawiać za hajs i tak dalej. Ostateczny skład drużyn wpłynie na siłę botów, tak będzie to bardziej takie, będą bardziej randomowe te operacje. Nie będą takie stałe, to jest to, o co prosiłem tyle czasu w materiałach o operacjach.
Udane ukończenie dodatkowych zadań zwiększy ilość zdobywanego expa i kredytów. Gwiazdy i jednorazowe nagrody w operacjach zostaną zastąpione codziennymi i tygodniowymi misjami bojowymi. Fajne były te nagrody jednorazowe, nie powiem, bo tam był kapitan, było ten, ale niestety zrobiliśmy je raz i potem poza jednym resetem nie było nic ciekawego, więc zastąpią je misje codzienne i tygodniowe, a ich wypełnienie nagrodami będzie żetony społeczności i super kontenery pewnie raz tam na jakiś czas będą, więc fajnie. No i teraz tak, żetony będą bardziej losowe, będzie można sobie wchodzić samemu, bez dywizjonu i nie będzie teraz operacji tygodnia, tylko będzie ona tam losowo losowana. Oczywiście dalej będzie można sobie zebrać dywizjon cały, zagrać losowo lub też wybrać sobie konkretną operację, ale jeżeli zagramy losowo, to zdobędziemy więcej hajsu. Taka ciekawostka, jeżeli chodzi o to, więc fajnie, będzie można w końcu się tym pobawić, może gdzieś tam w końcu na streamach będzie warto. Do tego jeszcze trzy operacje wracają. Ostatnia granica, Hermes i Kwiat Wiśni, zwłaszcza Kwiat Wiśni ja strasznie lubiłem, w sumie Hermes też był spoko. Fajnie, że ktoś tam przy tym grzebią, najwyższa pora, żeby to obudzić, zresztą sami, że który nie należał do najpopularniejszych, sami tutaj zaznaczają, więc taka mała odskocznia od randoma mi się bardzo podoba, tak żeby wiecie, jak jest naprawdę bardzo źle, na przykład na niedzielnym streamie bitwy nie siadają, to może się przeskoczyć na przykład i sobie chwilę odsapnąć na operację gdzieś tam w dywizjonie z widzami, więc ja jak najbardziej jestem na tak. Brytyjskie pancerniki nareszcie opuszczają przedsprzedaż, znaczy wczesny dostęp, przepraszam, zawsze mi się to myli. W końcu będą dostępne. Sama linia jakiegoś szału nie robi. Postaram się zrobić materiał. Nie ma chyba materiału jeszcze. Nie ma jeszcze materiału. A ja nawet tam jakąś bitwę na Vincencie gdzieś tam kliknąłem. No dobra, muszę to znaleźć i poszukać. No to będzie materiał o tym, o brytyjskich panckach, w sumie o włoskich dedekach też już tam coś mam przygotowane, więc postaram się to jakoś tam ścisnąć, że tak powiem. Może jeden za drugim wypuścić. W każdym razie dostępne będą już w drzewku. Sama linia jest średnia, bardzo średnia. O, ktoś zapomniał dodać ikonkę San Vicenta. Trwając zabudowa Puerto Rico, tak jest, Puerto Rico dalej budujemy, dalej i w ogóle. Tutaj będzie do odebrania premka. Zachęcam zajrzeć sobie w grze. Zmiany w mechanice przeładowania w aktualizacji 0.11.8. Zmieniliśmy mechanikę przeładowania działa podczas zmiany typu pocisku. To jest w sumie ważna zmiana, w związku z tym wzrośnie efektywność i wszechstronność umiejętności dowódcy wprawny ładowniczy. Główne zmiany. Premia umiejętności wprawny ładowniczy do przyspieszenia zmian na typu pocisku nie wymaga już pełnego przeładowania wszystkich wież. To jest bardzo ważna zmiana. Do tej pory, żeby zadziałał, trzeba było poczekać, aż wszystkie wieże się przeładują i dopiero je przeładować. Wskaźnik przeładowania dla okrętów podwodnych i okrętów posiadających różne typy torped został ujednolicony ze wskaźnikiem, używanym dla wszystkich pozostałych okrętów. Okręty mają teraz parametr minimalny czas potrzebny do zmiany typu pocisku. Wraz z opanowaną umiejętnością wprawny ładowniczy, jeśli przełączycie typ pocisku podczas przeładowania waszych dział, lecz przed upływem minimalnego czasu, czas przeładowania dział nie ulegnie zmianie. O. Jeśli przełączycie typ pocisku po upływie minimalnego czasu potrzebnego do zmiany tego pocisku, pozostały czas przeładowania stanie się minimalnym czasem przeładowania do tego. Czyli każdy okręt teraz będzie miał swój jakby minimalny czas ładowania. Weźmy na przykład okręt z 30-sekundowym czasem przeładowania dział głównych. Z opanowaną umiejętnością wprawny ładowniczy minimalny czas potrzebny do zmiany pocisku to wyniesie 18 sekund. Czyli w sumie będzie to bardzo podobna mechanika jak jest ten perk w World of Tanks, który też tam zmienia, jest minimalny czas przeładowania, można tam zmieniać pociski itd. itd. Fajnie, że to zmieniają, bo to było dosyć mocno, nazwijmy to, uciążliwe, że czekaliśmy, aż tam się jedna wieża przeładuje czy coś, więc ja mi się te zmiany podobają, zwiększy to efektywność zdecydowanie samego perka, więc jak najbardziej jestem na tak. Wszystkie możliwe do zbadania włoskie pancerniki otrzymają osobno 30% premii czasu zmiany typu pocisku, która zostanie zastosowana, nawet jeśli umiejętność prawny, o, dodatkowa, że tak powiem, umiejętność włoskich pancków, czyli w sumie taki, powiedzmy, mały buff. Aktywując tę umiejętność, premie są mnożone i stają się efektywniejsze, mówiąc o włoskich pancernikach. Aha, częsta zmiana, no w sumie tutaj często zmieniamy między sypami a pekami, więc jak najbardziej. Okej, okay. Aktualizacji, wartość premii umiejętności zostanie delikatnie zmniejszona z 50, a dla umiejętności premii, tak, no w sumie fakt, jeżeli zmieniają ten, no to trzeba by troszkę efektywność też poprawić. Potyczki w aktualizacji 0.11.8 doświadczymy 4 potyczki okrętami 8 poziomu. W rundzie pierwszej użyjmy lotniskowce w formacie 3x3. Dobre. Tak, lotniskowce 3x3. 8 tier, będzie śmiesznie. Powiem drogą, w grze jest taka ciekawostka przy okazji, w grze jest jakby
wbudowany limit, że nie da się, żeby było więcej niż 3 lotniskowcy w bitwie. To możecie to zaobserwować nawet na treningówkach, że nie możecie sobie zrobić treningówki 12 na 12 lotniskowcami. Lecimy dalej. Zbrojownia. Bażant, oczywiście śmieszkowo nazywamy bażantem. Niszczyciel hiszpański pojawi się w zbrojowni, oczywiście początkowo tylko za doblony tudzież hajs, a gdzieś tam po 3 tygodniach, czyli tak jak wspominałem w aktualizacji, około 30 sierpnia pojawi się dostępny za węgiel. Bardzo ważna informacja. Recenzja na kanale jest, więc zapraszam. Dodatki, zmiany zawartości, nowa zawartość, stały kamuflaż, 7 mórz dla Mahana, no tego okrętu, Sinopa, a także stały kamuflaż Legenda Oceanów dla Anhalta. Tak, czekajcie, to wam, muszę wam to pokazać. O, nie otwierają się. W każdym razie żagielki. Władcy 7 mórz dla okrętów europejskich i pani 7 mórz dla okrętów niemieckich. Dowódca niezatepialny sam dla okrętów niemieckich i brytyjskich i flaga pamiątkowa 7 mórz. Alternatywne warianty kontendera taktycznego, które zapomniałem, różne zestawy nagród, taktyczny, mały kontener taktyczny, specjalny kontener. Ogromne wartość i szanse wylosowania będą dostępne. O, jakieś taktyczne kontenery, okej. Okay. Swoją drogą, ale śmiesznie wyglądają. Dane standardowych dowódców wcześniej, to wcześniej wspomniany kontener rzadkie premie zastąpi w grze kontener z prezentami. Aha, czyli kontener z prezentami całkowicie goodbye, a rzadkie premie będą go zastąpią. Spoko. Gracze, którzy posiadali kontenery z prezentami przed aktualizacją, otrzymają odpowiednią ilość kontenerów rzadkie premie. Zawartość obu kontenerów jest identyczna. Aha. Oprócz kontenerów specjalne premie i rzadkie dodaliśmy do gry również kontenery standardowe, premie, unikalne premie. Czyli one w sumie będą tak teraz wyglądać. Aha, zawartość kontenerów standardowe premie to pierwszego poziomu, a kontenery unikalne to te czwartego poziomu. No można było się domyślać. Zaktualizowaliśmy zawartość niektórych kontenerów na nowe okręty. Lista tych kontenerów znajdziecie. O, zaktualizowali te. Listę kontenerów, super kontenery. O, dodali te. Carnot, Tulsek, wszystkie te pododawali do super kontenerów. Brandenburg, o fajnie. Jeżeli chodzi o okręty 6 poziomu, dodali Repulsa, Bierna i Karla. 7 Maje i FR-kę, a 8 Branden, Czkałow, Hornet i Rochester. O, i fajnie, fajnie. Jak ktoś tam nie ma po kombinu, nie ma pozbierane, no to można teraz okrętów 7 tieru, które są za żetony społeczności, można sobie uzbierać kolekcję dalej. Zmieniliśmy nazwę i zaktualizowaliśmy zawartość oraz szansę wysłania dla kontenerów niemieckie pancerniki i kontenera premium niemieckie pancerniki. O, czyżby mieli zamiar je jakoś dodawać i sprzedawać? To wie, no i zawartość niezatapialny sam też aktualizowano. Nowe okręty, nowa linia japońskich lekkich krążków, gdzieś tam będzie teraz testowana. Admiral Schroeder, japoński super lotniskowiec, ulepszony Kremlin, no i Trump, jeżeli chodzi o DD-czka. Zmiany w balansie gry, zmiany w charakterystyce ataku lotniczego bombami głębinowymi, parametry zostały kołotniczego bombami zostały ujednolicone dla wszystkich rożników i pancerników używających tego uzbrojenia. A, czyli teraz w zależności, w zasadzie niezależnie od którego, ważne żeby tier, to wartości będą takie same, to spoko, zmiany w charakterystyce. Buffy i nerfy, trochę tego tutaj jest. Sylwangi dostaje małego buffa, udało i małego nerfa. Hrabin dodana z piątek spacyjnej grupa naprawcza, Jinan skrócono czas przeładowania, czyli buff do Jinana. Lander kolejnego nerfa dostał, super buff dla Marbolo, jeżeli chodzi o przeładowanie. Szampan dostaje sporego buffa, bo aż 8000, prawie 8000 HP do przodu. To jest spora różnica. United States dostaje małego nerfa do taktycznych bombowców torpedowych. I tak dalej, i tak dalej. Trochę tutaj tego jest, zapraszam do zapoznania się. Co nieco, jeżeli chodzi o buffa o włoskie dedeki, skrócono czas przeładowania, zmniejszono czas standardowego uszkodzenia torped. Czyli w sumie trochę wydłużono czas przeładowania torpedy, znerfiono na niższych tierach i czas przeładowania zwiększono, czyli Aviare dostało nerfa, Mastral dostał też nerfa, a Adretico dostało buffa. Adretico trochę za małego tego buffa, Adretico jest chuj. No i pozostałe zmiany, cała masa tego, czyli wszystkie jakieś błędy, niebłędy, zapraszam do zapoznania się. Naprawiono tekstury kamuflażu szarża dla błyskawicy, taka ciekawostka przy okazji. Co myślicie? W sumie trochę tego jest. Brojownia, potyczki. Czekaj, jestem jak ten dalej potyczki, bo nie pamiętam szczerze jak tam było. Zmiany w mechanice przeładowania. Ok. Budowa Puerto Rico. Niech se idzie. Brytyjskie pański. Ok. Projektowane operacje. Bardzo ok. No i oczywiście urodziny, czyli zrzucanie super kontenerów i tak dalej. Także będzie teraz trochę kopów do grania i zbierania tego wszystkiego.
niezły boost, będzie bardzo duży boost, zwłaszcza to, bardzo duży boost ropy dla klanów, więc fajnie, to zawsze cieszy, że ropa się zbiera i można wykorzystywać tam te klanowe bajery, szmery i tak dalej. Pozrzucam sobie super kontenery jak najszybciej, no i oczywiście nagram materiał z otwierania tego. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, jak zawsze zapraszam na inne i trzymajcie się, hejo, do następnego.